Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Walz, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z FIFA. Dokładnie jest otwierania paczek za Food Champion, za Division Rivals i z, tutaj macie jeszcze takie przebitki, co udało mi się trafić za zadania, z za szczelenia i z asystowania 500 razy, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. I lecimy już tutaj do FIFA, bo nagrody będą nie najlepsze, ale na pewno fajne. Także odbierzmy, odbieramy sobie oczywiście wymienne, żeby tutaj nie było lipki. Nie wiem dokładnie, którą rangę miałem, chyba drugą, z tego co pamiętam, także zobaczymy. to jest, druga ranga, Division Rivals. Może być, mam paczkę rzadkich zawodników, mam złotą paczkę rzadkich kart i złotą paczkę, także dosyć średnie te nagrody, ale niech będzie. Ok, ogólnie wywala mi czasem nagranie, zobaczymy jak tutaj... Po prostu to będzie. Jeżeli chodzi tutaj o food Champions, jak widzicie, udało mi się zrobić bilans 822, także no nie najlepiej. Ale może jest jakkolwiek. Ok, no zobaczymy, no zobaczymy. Tutaj mamy nagrodę oczywiście. Ja mam yy, mega paczkę, także już jest gitarka, myślę. Myślę, że to jest taka dosyć spoko paczuszka. Ogólnie tutaj mamy nasze wszystkie paczki. Jako, że jest malutki problemik tutaj z yy, naszymi tutaj yy, nagrodami za futrzem, po prostu sobie wytworzymy najpierw te paczuszki za yy, po prostu dywizję drugą. Zobaczymy jak to będzie. Mam złotą paczkę, złotą paczkę za yy, z złotą paczkę paczka, zawodników. No to oczywiście leci najpierw chyba najgorsza paczka, czyli paczka yy, złotych. Yy, po prostu pa złota paczka. <laughs> nie kombinujmy. Yy, nie mamy lookoutu niestety. Nie będzie tutaj niestety ni... Oj, oj. Ojej, a z tej, z tej paczki ciężko się spodziewać czegokolwiek, bo to jest to za 5000 Eee, tak czy się, ja sobie tam na rynek, może się sprzedadzą. Dobra, eee, znowu paczka rzadkich kart. Eee, jeżeli będzie jakiś styl gry fajny, ja mam kołtu, ale co się nie ma coś przedziałać jak to jest ten. Eee, Argentyna. NK jest to Gonzalo i proszę Państwa, nawet fajna karta. Eee, szczególnie do SBC, jeżeli chcemy połączyć jakąś tutaj eee, Argentynę, więc... Nieźle, nieźle. E, Zieliński, tak samo, jeśli cień, jest i cień, słuchajcie, mamy to. E, więc fajnutko, tylko jeszcze. No i dobra, możemy sobie lecieć dalej. Naprawdę, bardzo spod, spoko, spoko są te e, paczki na razie. Mamy cień, mamy tutaj zielińskiego i tak dalej, także fajnie. Mamy paczkę rzadkich zawodników w ogóle, tak jak widzicie, mój bilans nie jest on najlepszy, więc e, nie obrażajcie, proszę. <grych> dobra, e, paczka rzadkich zawodników, lecimy. I uwaga, uwaga, co nam tu przyniesie? Mamy walkout, mamy walkout, mamy walkout, jest fajnie już. O jezus, albo na jak to jest? O jezus, Maria. hu! Proszę państwa, 87. Nie mam pojęcia, ile on teraz kosztuje. Możemy sobie sprawdzić na futbine zaraz, może e, gdzieś miałem telefon. A, telefonem nagrywam. <laughs> Okej, okay, mam piszczka. No, jest tu kilku fajnych zawodników, ale jest tu przede wszystkim ten pan, po którym wnioskuję, że kosztuje 300 tysięcy. 200, dobra, 200-300 tysięcy, naprawdę jest zajebiście. Dobra, także są nagrody, słuchajcie, już za Food Champions. E, niestety nie więcej animacji, ponieważ weszłem na web e, bo był jakiś bug. Weszłem na web sobie zobaczyć i patrzę, akurat są nagrody. No, na kurczę, jaki pech. Także udało się tutaj przejść. Proszę, żeby był ten tutaj. Jest baba! Jest baba! Właśnie mówi, że ja go chcę! Jest baba! Ja miałem nagrody do 84 i powiedziałem, że on jest najlepszy. On... Ja go chcę bardzo. I udało się. Jezus Maria! Umiełeś mi zmienić skład. Dobrze. Oj, to jest naprawdę świetne. Jezus Maria, idziemy do składu jeszcze sobie tutaj pozmieniać. Boże, Site Maxim sobie odchodzi do naszego składu, słuchajcie. Idzie tutaj na listę transferową. na eee, nie gdzie to jest, dobra, tu. Nie, to jest kontrakt. ja <laughs> mamy to, naprawdę. Właśnie mówi, miałem mówić, mówi, ja że jednak zapomniałem go się nazywa. boże tak. Bamba! Coś on jest lepszy w statystykach, sprawdzałem to. On jest lepszy, on ma 90 tempa. Ma 3 tempa mniej niż miał. Signed Maxim, więc trochę mniej, ale dalej będzie zapierdalał po tym boku. Mamy to, mamy to, mamy paczki jeszcze. Dobrze, no, to do paczek, mamy mega i mamy złotą paczkę rzadkich kart, oczywiście srebro zwał udało się uzyskać, tak jak widzieliście Także lecimy, proszę, oby było coś dobrego Lecimy, fajnie by było, aby było walkout jeszcze jeden, bo już woleciał tutaj, nam jeden No, dobra, mamy, nie mamy walkoutu, nie mamy walkoutu, nie ma tak samo banerów chyba e, także jest lipa I to dosyć dużo, mamy tutaj baumana, niestety bałwan się też trafił Także, e, lecimy, 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 lecimy Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Mamy myśliwego. Mamy motyw stadionu, taki dosyć interesujący. Pellegrini myśliwy, nie wiem czy się sprzeda, także myśliwego możemy zostawić. Motyw stadionu, Lucas da Pereza oczywiście też. No i dobra, mega paczka. Eee, także ostatnia paczka, jaką dzisiaj mam dla was do otwarcia, jeszcze jakieś dwa mecze zagramy, to je sobie zobaczycie. A tymczasem lecimy z paką. Mamy tutaj piłkarzy, mamy tutaj eee, karty, także zobaczymy, czy będzie walkout, Niestety nie ma, niestety nie ma, tak samo nie ma banerów, proszę Państwa, chyba tak jest, nie ma banerów, niestety nie można mieć za dużo szczęścia, mamy Rakiticia, więc nie jest źle, nie jest źle, mogłoby być lepiej, jeżeli będzie cień, to jest super, jest Mariano, jest Alex Teixeira, Teixeira, chyba tak się czyta, dobra, możemy sobie ich tutaj powystawiać, dać na rynek, jak coś, to ich się sprzeda, zawsze to coś tam na plus, tu mamy kontrakty, Jest kontrakty zawsze się przydadzą. I tutaj mamy myśliwego i katalizator, może być, nie jest za super, ale tak czy siak jestem bardzo, bardzo szczęśliwy Tutaj za to co się udało nam dzisiaj uzyskać Mamy słuchajcie 300 tysięcy, myślę że jakbyśmy coś się sprzedali to by było jeszcze lepiej, tutaj ogólnie cały czas 5 wystawiam Tam się sprzedali niestety, tego nie zobaczyliście jak się sprzedali Zobaczmy jak tutaj Iwan Rakitic chodzi 2000 1500, znowu myślę, że to się zejdzie, Myślę, że każda taka karta plus minus 1000, także jest naprawdę kozak. Więc ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, subskrybujcie, w kciuczkę, komentujcie i do zobaczenia. W na następnym odcinku, jo!